że zachowało się więcej. One to poszleciały. Kiedyś, jeśli będę tutaj z drugą osobą, wrócę tutaj w to miejsce i bardzo ostrożnie, nie dotykając tych elementów drewnianych. Zabudowanie należące z pewnością do kopalni sztolni Dizon. Serwus wszystkim. Dojechaliśmy właśnie do Szklarskiej Poręby. Jesteśmy już pod parkingiem. Strasznie leje. Ubieramy kurtki. Mamy jakieś pół godzinki do kopalni Dizon. No i co? Będziemy próbowali ją przejść całą. Mam nadzieję, że poziom wody się nie zmienia w powiązaniu z opadami. I mam nadzieję, że dzisiaj ją przejdę całą. Jestem ze sprzętem, więc jeśli poziom wody się nie będzie zmieniał, przejdę. Na pewno. Do zobaczenia. Ta sztucznie usypana góra, którą widzicie po mojej lewej stronie, jest dla mnie niczym innym, jak po prostu urobkiem, który wydobywano tutaj z kopalni. Jesteśmy już praktycznie obok. Może pójdziemy tą ścieżką, co poprzednio? Nie, nie pójdziemy, bo już leżą tutaj drzewa. A od naszego wypadu minął zaledwie tydzień. Tak tutaj strasznie zmienia się ten las, że turystom naprawdę ciężko mogłoby być tutaj trafić. Mogłoby. Dobra, tu jest ta druga ścieżka. Tutaj widzicie według mnie usypaną górę z urobkiem z naszej kopalni. A nasza kopalnia znajduje się dosłownie kawałek jeszcze z tamtej strony. Schowam na chwilę telefon, bo zaraz całkowicie wszystko zamoknie. Idziemy już i tak zmoknięci jak szczury. O, tutaj ktoś, widzę, że chciał sprawdzić, czy nie znajduje się tu jakiś urobek. Po drodze mijamy zabudowanie należące z pewnością do kopalni sztolni Dizon. Choć nie mam pojęcia, czym był takowy zbiornik, który widzicie tutaj przede mną. Zaczęło jeszcze mocniej padać, ciężko będzie mi się przebrać. Pogoda nie rozpieszcza. Musimy dojść do kopalni. Jesteśmy już w tym zaułku. Tutaj zapalę sobie lampę i się przebiorę. No i będziemy wchodzić do naszej stolni. Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. Ponownie jesteśmy w kopalni Dizon pod samym grzbietem Gór Izerskich. Zamierzam dzisiaj przejść całą kopalnię, sztolnię kwarcu. Mam nadzieję, że uda mi się przejść. Pamiętajcie, że w takie miejsca niebezpieczne, które grożą śmiercią, nie idźcie nigdy sami, idźcie zabezpieczeni, miejcie dwie latarki, oczy, uszy, bądźcie na baczności. Zapraszamy Was do oglądania. No i dobra. Powoli będziemy schodzić. Uprzednim razem wymiękłem jakieś 20 metrów dalej. Pamiętaj, że widzimy się za jakąś godzinę, nie? Godzina 15 to mój maksymalny czas, kiedy muszę wyjść. No i dobra, mamy wodery. W sumie cały kostium, więc różnica jest ogromna, bo ostatnio próbowałem wejść tutaj w normalnym ubraniu. Niestety, co poskutkowało tym, że wymiękłem po prostu, nie będę tam jakiś opowieści, skrypty snuł. Woda tak czy siak jest lodowata, czy w woderach, czy bez. Zobaczcie, ja mam 1,73 m wzrostu, a wody mam już do ud, za uda praktycznie. Widzimy jakieś podkłady betonowe. Nie wiem, czy były zabezpieczeniem, podporą, bądź może zabudowaniem po jakiejś kolejce wąskotorowej. Sztolnia dosyć głęboka, zdradliwa. Jeśli chcemy iść tutaj po tych podkładach, musimy bardzo uważać, ale to bardzo. Ze względu na to, że noga może się gdzieś zaklinować. Dobra, idziemy dalej. Zobaczcie, tutaj już mam wody do pasa. Oglądałem bodajże jeden film, gdzie chłopak właśnie tutaj eksplorował i wody było
dużo bardziej, dużo mniej. Tu też oparte. Zobaczcie, jak pięknie świecą się minerały. Ogólnie cała sztolnia jest teraz podświetlona. Pięknie to wygląda. Tutaj na środku mamy ułożoną ścieżkę z tych podkładów. Tam jeszcze widać Klaudię. Ogólnie ostatnio łudziłem się jeszcze w sztolni wodnej na Starym Lesieńcu, że gdzieś tędy po prostu przeciekła mi woda po środku, ale już wiem, że to lewy but. Lewy but mi przecieka, już czuję, jak tam woda wlewa się do wewnątrz, czuję ten chłód, ale nie zamierzam dzisiaj zrezygnować, tym bardziej, że jechaliśmy tutaj 100 km, no prawie 100 km, może troszkę przesadziłem. Fajnie tutaj, że fajnie, że ktoś to tutaj ułożył po środku, bo można iść. Teraz mamy skrzyżowanie. Można iść w prawo, można iść dalej prosto lub w lewo. Jestem tu pierwszy raz, ale pójdziemy sobie w lewo. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Zobaczcie, jak tutaj już wyłania nam się piękny urobek kwarcu. Nie no, no, coś niesamowitego wygląda to, jak kryształ górski. Oszlifować i coś pięknego, co my tutaj mamy. Tutaj widać, że coś zawaliło się poprzednio. Tam chyba widzę zakończenie tej odnogi. Widzę, że jest zakończona przodkiem. O, tak jak mówiłem, trzeba uważać, idąc po tych betonowych podkładach. Ze względu właśnie na to, że mogą się przesunąć. Może się noga ześlizgnąć, tak jak mi przed chwilką. Jestem bardzo skupiony i muszę bardzo uważać, ponieważ takie miejsca, jak wiecie, grożą po prostu śmiercią. Czasami lepiej odpuścić, nie idąc w pewne miejsce, jeśli nie czujemy się pewni, bo może się to dla nas źle skończyć. Ja sobie na chwilkę przerwę, zobaczę, czy dobrze mnie słychać, bo mikrofon mam za kombinezonem, gdyż poprzednio zgubiłem go w wodzie. Okej, słychać mnie dobrze. Może i nawet bardzo dobrze, jak na tak kiepskiej jakości mikrofon. Czuję, jak już tutaj woda mi się wlała w kombinezon, w tego lewego buta. Czuję ten chłód. Ale wierzcie mi, że w woderach, w takim kombinezonie nie odczuwacie tego tak mocno, jak poprzednio, gdy chciałem wejść tutaj rozgrzany w dodatku. Po jakimś 4-godzinnym spacerze w górach wolałem zrezygnować, niż po prostu iść dalej, żeby stała mi się krzywda. Dobra, możemy sobie podkręcić troszkę światło, bo widzę, że już tutaj robi się coraz większa objętość naszego obiektu i pójdziemy teraz może prosto, a na powrocie zostawimy sobie tą odnogę. Idę na razie tutaj tym bokiem, a teraz wejdę sobie znowu po środku na te podkłady. Sztolnia jest naprawdę ogromna. Robi naprawdę ogromne wrażenie. Czuję przed nią respekt. Jest to chyba jeden z największych, no może nie z największych, ale takich najbardziej niebezpiecznych obiektów, które zwiedzałem, pomijając kompleks sztolni w Uniemyślu, gdzie kiedyś się zgubiłem. Też z głupoty, bo nie wziąłem ze sobą liny i szukałem wyjścia jakieś 30 minut. Pamiętajcie, że w takich miejscach nie możecie spanikować, musicie zachować zimną krew. No zobaczcie, ile wody znowu do pasa i przechodzę sobie tutaj na te podkłady. Dla ludzi, którzy nie są z okolic, nie zwiedzali nigdy tutejszych miejsc, znajdujemy się w Górach Izerskich, za Szklarską Porębą. Zobaczcie, jakie piękne kolory. Wyżej nas jest kopalnia odkrywkowa. O, tutaj jakiś element drewniany podkładu, który, jak wiecie, miał zabezpieczać nietoperz, nie będziemy go budzić, który miał zabezpieczać po prostu strop, który znajduje się nad nami. Sztolnia jest naprawdę bardzo długa. Ciężko mi się tu idzie po tych podkładach. Chyba zaraz zrezygnuję, bo są tak poukładane krzywo, że można się ześlizgnąć. Tak naprawdę może stać się wszystko. Możecie skręcić nogę w takim miejscu. Warto iść zawsze do wewnątrz z drugą osobą. Ja nie mam takiego partnera, mam partnerkę.
może kiedyś wejdzie ze mną. Jak widzieliście wcześniej, umawiamy się na jakiś dany czas, że na przykład widzimy się za godzinę, jeśli nie wyjdę do tej godziny, no to musiałaby zadzwonić po pomoc, bo mogłoby mi się coś tutaj stać. Ogólnie dzisiaj powiem wam, że bałem się strasznie tego miejsca, czy je przejdę, czy znowu siądzie psycha. Czasami wiadomo, że warto odpuścić, jeśli nie ma się odpowiedniego sprzętu. Słyszę, że tam gdzieś woda się leje, ale chciałem wam pokazać te piękne kolory, które nam się tutaj wyłaniają. Jest to naprawdę warte tego widoku, to wejście. Zobaczcie, tutaj zrobiła się taka ściana wody, wybija gdzieś z prawej strony sztolni, stojąc przodem. Tutaj widzimy kolejną odnogę, kolejne skrzyżowanie sztolnicy. Potwierdza tylko, że był to naprawdę olbrzymi obiekt. Co możemy wnioskować również po tym, że widzieliście tą wielką górę sztucznie usypaną, tego urobku, który został stąd wybierany. Można się tutaj zgubić, ale zawsze można wrócić na ten główny korytarz i dzięki temu widzicie tam na końcu to światełko w tunelu, jak ja to mówię, światełko nadziei. Zobaczcie tutaj mnóstwo elementów drewnianych, które poprzednio były zabezpieczeniem dla ludzi pracujących w tym miejscu. Później dodam wam tu gdzieś na filmie datę, jak datowana ogólnie było rozpoczęcie wydobywania kwarcu tutaj w tej kopalni. Kopalni D-Zone, bo tak nazywa się ta kopalnia. W Google jest nazwana tajemniczą kopalnią D-Zone, co najprawdopodobniej pochodzi od języka niemieckiego. Son, chyba słońce, tak? Jak się nie mylę, tutaj widać te piękne żyły kwarcu, które się wyłaniają. Jakieś miejsca po odwiertach, więc myślę, że sztolnia miała być nadal pogłębiana, ale zatrzymano się tutaj na pewnych etapach, które widzicie. Tutaj to już w ogóle te piękne żyły się wyłaniają, ale nie chcę zbytnio patrzeć w górę. Chciałbym patrzeć bardziej pod nogi, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Nie ma co kozakować w takich miejscach, tak jak wam mówiłem. Nie będę mówił również na filmie. Teraz dla odmiany pójdziemy w tą odnogę, a później znowu wrócimy na środkowy korytarz. O, zobaczcie, nie zauważyłem tej szyny, która najprawdopodobniej została tutaj po wąskotorówce. No coś pięknego. Coś pięknego, że to wszystko, że takie szczegóły tutaj się zachowały. Idziemy w dalszą odnogę. Widać, że pozostałości jest tutaj dużo więcej, tych elementów drewna, jakichś zawiasów, jeśli się nie mylę, bądź tych przytwierdzeń, które miały trzymać szyny tutaj w podłożu. Jest tutaj troszkę niżej, wody jest natomiast dużo mniej niż tam na początku. Pamiętajcie, że w takich miejscach, gdzie woda wybija, trzeba zachować szczególną ostrożność ze względu na fakt, że te skały tam są rozluźniane przez tą wodę, przez co nie są tak stabilne. Zobaczcie, tutaj taki odwiert. Może ktoś sprawdzał, czy tam jest jakieś przejście, jakieś dodatkowe pomieszczenie, które może zostało... Nie, na pewno nie zostało zawalone. Tak dokładnie nie wiem, co tam może się znajdować i nie będę tutaj z tej euforii wam opowiadał jakiś głupot. Chcę, żebyście to zobaczyli moimi oczyma. Dobra, troszkę kapło mi wodę na głowę. Idziemy tutaj tą odnogą. Obiekt jest naprawdę bardzo duży. Nie wiem, czy wejdę też wszędzie, czy wystarczy mi na to jaj, a może nie tylko jaj, ale może takiej rozwagi, gdyż znajdujemy się daleko od domu. Ja jestem tutaj wewnątrz sam i muszę naprawdę bardzo uważać na każdy element, na każdy szczegół, na każdy krok. Zobaczcie tutaj, jak wyłaniają się te... O, widzicie? Dlatego o tym właśnie mówiłem. Zobaczcie. Piękna pozostałość
tych szyn, które wyłaniają się z podłoża. Nie mam pojęcia, co by tutaj mogło się znajdować, czy była to jakaś podpora. Tutaj widzę, że cały ten strop wisi nad nami, chciałbym go szybko przejść. Tam mamy koniec, koniec korytarza. Może przejdziemy kawałek dalej, żebyście sobie to zobaczyli. W takich miejscach, jak przy takich końcach, chciałbym być zawsze jak najkrócej, ze względu na to, że jeśli coś za nami się zawali, macie nikłe szanse na przeżycie i na to, że ktokolwiek was w ogóle stąd wyciągnie. Pamiętajcie, że każda skała ciągnie za sobą następne. Więc amatorom nie polecam wchodzenia w takie miejsca. Jak wiecie, robię to od wielu lat. Aczkolwiek zatrzymałem się na pewnym etapie wiedzy. Dlatego nie opowiadam zbyt wiele i nie opowiadam rzeczy w takich miejscach, o których nie mam pojęcia. I tak jak wspomniałem, macie to zobaczyć w ten sposób, w jaki ja to oglądam. Chcę, żebyście to samo przeżyli ze mną. Ten strach, tą adrenalinę i te piękne żyły minerałów. Wychodzimy teraz z powrotem do tego głównego korytarza. My skręciliśmy, znaczy się nie skręciliśmy, poszliśmy na wprost, więc teraz skręcamy w prawo z powrotem do tego głównego korytarza. Widzę, że tutaj jakieś butelki wody zostały, więc nie pozdrawiam śmieciarzy. A jak już wchodzicie w takie miejsca, to moglibyście to zabierać ze sobą. Ja wiem, że ciężko to się nosi, musicie mieć ręce w gotowości, ale no kuźwa. Trochę takiego obycia i kultury nie zaszkodzi. Wchodzimy z powrotem w ten główny korytarz. Jest duża różnica w woderach, tak jak wspomniałem, nie czuję praktycznie tej temperatury. Dziwiło mnie tylko, że ostatnio mnie to tak ruszyło. Zobaczcie, nie polecam ogólnie nigdy dotykać takich elementów powyżej pasa, gdyż jeśli coś ma tylko jakiś luz, może pociągnąć ze sobą całą resztę i zabrać wam tą drogę ucieczki. Idziemy dalej. Może uda się znaleźć jakieś fajne, ciekawe rzeczy. Czego to może być? Jakiś kawałek gumy? Nie mam pojęcia. Dobra. Jakoś idziemy dalej tym głównym korytarzem. Oczywiście wchodząc w takie miejsca, polecam wam coś, co wam zmierzy poziom tlenu, poziom CO2. Ja wiem, że tutaj można ją przejść bez takiego sprzętu, bo czytałem oczywiście. Zawsze to robię przed wejściem w takie miejsca. Tutaj najprawdopodobniej rura, która miała skądś odprowadzać wodę, ale nie jestem pewny. Możecie poprawić mnie w komentarzu, jeżeli nie mówię prawdy, jeżeli to są tylko moje domysły. Piękne kawałki kwarcu mijamy, zabudowań. Mnóstwo tych słupków. Takie słupki też były dawane na ogrodzenia, ale tutaj najprawdopodobniej były podporą dla tych szyn wąskotorówki, która wagonami wywożono po prostu stąd urobek. Z tego, co czytałem. Idziemy dalej. Widzę, że są kolejne odnogi. Trzeba naprawdę iść powoli. Uważać, gdzie idziemy. Pamiętać, w jakie korytarze się skręcało. My póki co przeszliśmy wszystkie oprócz tego jednego. Mijamy kolejne skrzyżowanie. Zobaczcie. I teraz pójdziemy tak. Pójdziemy w lewo. Pójdziemy później prosto. I znowu wrócimy na główny korytarz. Tutaj już możecie zobaczyć, że zachowało się więcej. O, nie, to poszleciało. Nie chciałbym, żeby wszczepił mi się gdzieś tutaj. Więc się schyliłem. Pierwszy raz w ogóle tak na mnie leciał. Tam widzę drugiego, nie będę mu przeszkadzał. Tam i tak jest już koniec. Leć, leć. Dobra, poleciał sobie. My idziemy więc dalej. Może zaraz założę kaptur, żeby mi się gdzieś nie wszczepił we włosy. Chociaż nie mam długich, nie powinien być to problem. Tutaj widzicie strasznie niebezpieczne miejsce. Zobaczcie, jak te obudowy już tutaj leżą, pozostałości jakichś rur, które widzicie tutaj przede mną. Nie mam pojęcia, do czego służyły.
Może jakiś był tunel wentylacyjny zrobiony, który miał tutaj doprowadzać powietrze. Nie mam pojęcia, naprawdę. Przejdziemy kawałek dalej. Ogólnie obiecałem sobie, że nie będę tutaj wchodził ze względu na bezpieczeństwo. Ale muszę chociaż tutaj zajrzeć. Zobaczcie. To wszystko tutaj trzyma się już, można powiedzieć, praktycznie na włosku. Przejdziemy to szybko, gdyby coś spadało, żeby nas nie zgniotło. Uważając również, żeby nie zblokować tutaj nigdzie nogi, stopy. Tutaj pozostałości jakichś metalowych elementów, podpory nad nami, stropów. Idziemy dalej. Tam już jest chyba zakończenie tej sztolni, tego korytarza. Tak, w zupełności. Tutaj już takie czarne odbarwienia. Coś, czego poprzednio nie widzieliśmy zupełnie wcale. Więc jakiś inny minerał musi tutaj wystawać z tych skał. No i co? Wracamy z powrotem do głównego korytarza. Drugiego filmu widzę, że mam już 13 minut. Więc jestem w sztolni już jakieś 20. Naprawdę ten czas tutaj leci bardzo szybko. Obiecałem Klaudii, że wyjdę za godzinę. Więc choćbym nie przeszedł całej sztolni, muszę to zrobić ze względu bezpieczeństwa, żeby po prostu nigdzie nie zdążyła zadzwonić. Zawsze się umawiamy na jakiś czas. Dobra, przejdziemy sobie tutaj szybko. Trzeba uważać, gdzie stawiamy nogi. Wracamy z powrotem do głównego korytarza, gdzie był przed nami ten gacek, więc ja może założę kaptur. Okej. Teraz pewnie też inaczej będzie mnie słychać, bo mikrofon mam pod spodem. Później podczas montażu postaram się to wyrównać, ale nie, strasznie niewygodnie mi w tym kapturze, więc go ściągam. Jednak zmieniam zdanie, jest to największa sztolnia, jaką udało mi się. Jeszcze nie, do jakiej w ogóle wszedłem. Jest ogromnie długa. Ma mnóstwo odnóg. Jest olbrzymia po prostu. Nie wiem, ile lat musiało zająć tutaj to wydobycie. Ale na pewno bardzo, bardzo wiele. Nie wiem, czy tam na końcu mamy jeszcze jakieś skrzyżowanie, czy po prostu jesteśmy już na końcu kopalni. Można to nazwać w zupełności kopalnią, nie tylko sztolnią, ze względu na wymiary. Widzę, że jest tutaj zakręt dalszy. Ogólnie... Wow! Zobaczcie. Wygląda jak... Wygląda. Nie chcę tutaj gadać głupot, ale wygląda mi to na taką obrotnicę tych wagoników. Nie wiem, czy mam rację. Chciałbym, żeby ktoś z większą wiedzą, z większym doświadczeniem napisał mi, czy mam rację, czy może było to coś zupełnie innego. Możecie mnie oczywiście poprawić. Zobaczcie, tutaj mamy ostatni korytarz z takim stropem wzmocnionym oczywiście zabudowaniem drewnianym. Widzę, że tam strasznie to wszystko się wali, więc to jedyny korytarz, który tutaj odpuszczę ze względów bezpieczeństwa. Chciałbym wrócić cały do domu. Może kiedyś, jeśli będę tutaj z drugą osobą, wrócę tutaj w to miejsce i bardzo ostrożnie, nie dotykając tych elementów drewnianych, przejdę również ten korytarz dzisiaj z pewnością, ale to z pewnością odpuszczam go. Wiadomo, że są ludzie, którzy w komentarzach napiszą: a, wymiękłeś i w ogóle, ale są też normalne osoby rozważne, które bywają w takich miejscach i znają to ryzyko. A są naprawdę różne sytuacje, tym bardziej jeśli wchodzicie w takie miejsca sami, czego kompletnie nikomu nie polecam. Ja czasami czuję się naprawdę jak samobójca, wchodząc sam w takie miejsca, bądź samemu je eksplorując. Ale wiem, że są też takie osoby jak ja. Nie wiem, czy odważne, czy na tyle głupie, ale są.
Nie chcę tutaj się rozgadywać, może dodam wam tutaj jakąś muzyczkę, bo wracamy do tych głównych skrzyżowań, czyli praktycznie na początek naszej kopalni. W tą jedną odnogę, której nie przyszedłem po prostu. Powiem wam, choć miałem dużo nie gadać, że i tak jest tutaj dużo przyjemniej niż na dworze, bo jest straszna ulewa. Więc fajnie by było może i wracać w tym kombinezonie, zamiast przybierać się z powrotem w czysty ubiór. Coś pięknego. Nad nami, tak jak wspominałem, znajduje się odkrywkowa kopalnia Stanisław, również kwarcu. Góry Izerskie słyną właśnie w ten minerał, z tego minerału. O, może tak. Zobaczcie, jakie potężne bryły. Ten urobek widzieliście również przed samą sztolnią, kopalnią. Zobaczcie, orurowania, to wszystko tutaj, te pręty, to wszystko jeszcze tutaj się zachowało. Tak samo jak te słupki, które w środku mają stalowe zbrojenie. A w niektórych miejscach to wszystko już zostałoby wyniesione na złom. Kolejne miejsce po odwiercie. Jak wiecie, mijamy takich bardzo dużo. Wracamy cały czas głównym korytarzem do tej ostatniej odnogi, a później będę wracał do Klaudii. O, tam już widać światełko, więc można powiedzieć, że jesteśmy w domu, ale musimy jeszcze zwiedzić tą ostatnią odnogę. Ogólnie palców nie czuję już w tej lewej nodze, ale idziemy dalej oczywiście. To nie jest to samo, co przeżyłem poprzednio. Teraz będziemy wchodzić właśnie w ten korytarz, który znajduje się tu przy wyjściu, którego nie zwiedziłem jako jedynego, a czy się nie, jako drugiego, bo tamten ostatni to była tragedia. Jak coś, to już kończę. Słyszysz? Klaudia? Kończę już. Jakieś 10 minut. Okej, okay, Klaudię poinformowałem, bo powoli już czas mi się kończył. Tutaj znowu ogromna ilość wody, ale zobaczcie. Ona jest przezroczysta, ona jest piękna, ta woda. O, tutaj znowu sięgało mi do pasa. Ale to też przez to, że jestem niziutki jak hobbit. Piękne żyły kwarcu już tutaj nam się odsłaniają. O, trzeba uważać, bo widzę, że wystają tutaj elementy. Nie, to jest brecha. Najprawdopodobniej to jest stara breszka kopalniana, więc zajebista, zajebiste znalezisko. O, trzeba uważać. Idziemy tam do tego spągu. Woda nie jest taka mętna, jak w przypadku uranówki. To jest naprawdę piękna. Gdyby tutaj było jej na 3/4 sztolni, spokojnie moglibyśmy tutaj nurkować. Ok. No i zmierzamy tutaj do samego końca korytarza. Ogólnie warto było go przejść ze względu na te piękne żyły kwarcu, które mijaliśmy po drodze. Breszkę, jeden z najpiękniejszych korytarzy i dosyć długi jak na te skrzyżowania w tej kopalni. Czuję nadmiar wody już w tej lewej nodze, w tym lewym bucie, ale już bynajmniej będę wiedział, gdzie zrobić łatkę. Szkoda mi tego kombinezonu, bo dawałem za niego jakieś tam, no nie jakieś duże pieniądze, ale szkoda go po prostu, żeby poszedł na śmietnik. Wolałbym klepnąć mu łatkę taką jak na ponton i jeszcze pożyję. Mam, tym bardziej, że od momentu stworzenia kanału, jeśli chodzi o takie zalane miejsca typu kopalnie, sztolnie i tym podobne rzeczy, przeszedł ze mną bardzo dużo, a ja z nim. Dobra. Zmierzamy ku wyjściu. Bardzo mnie cieszy ten fakt, bo miałem jakieś kuźwa dziwne myśli dzisiaj. Bałem się po prostu tego miejsca.
Okej, idziemy już tutaj na te środkowe podkłady, które, tak jak wspominałem, najprawdopodobniej były o właśnie takim zabudowaniem pod szyny wąskotorówki. No i co? I wychodzimy. Tutaj, nie wiem, czy widzicie, jak właśnie pięknie ten cały urobek, który nad nami wisi, się podświetla na takie srebrne kolory. I tutaj jest najgłębsze miejsce, bo sięga mi za jajka, za pas. Czuję, jak po prostu kombinezon bardzo mnie uciska ze względu na nagromadzoną wodę, która ściska kombinezon. Po prostu. No i ostrożnie do samego końca zmierzamy po wyjściu. Klaudia się pewnie cieszy, że przeżyłem, albo nie. Co tutaj leży? Jakiś drucik metalowy. Wyrzucę go może. Albo nie. Głupio zrobiłem. Mogłem go wziąć ze sobą. Po co mają tutaj leżeć śmieci? A też nie chciałem, żeby ktoś sobie niego krzywdę zrobił. Dobra. Mamy. Cześć. Ale ciepło. Nagle. Udało się. Widzimy się zaraz. Tym razem bardzo szczęśliwy, a nie taki smutny i zirytowany jak ostatnio. Przeszedłem, udało się, resztę widzieliście na filmie. Bardzo się cieszę, że zostaliście z nami mimo tych przerw od ostatnich filmów. Troszkę spadły zasięgi i wyświetlenia, ale nie dlatego to robimy. Dziękujemy, że z nami jesteście. Dziękujemy za obejrzenie. Pozdrawiamy Dark Travelsi, ale pamiętajcie o pozostawieniu jakiejś łapki, subskrypcji, może jakieś udostępnienie. Będziemy naprawdę bardzo wdzięczni. Servus.